dziś witamy tankowiec imieniem Lecha Kaczyńskiego, który 19 lutego wypłynął z Zatoki Meksykańskiej właśnie tu do portu. To jest jego pierwszy rejs. Natomiast następny statek wypłynie już niebawem, w kwietniu. Grażyna Gęsicka, podkreślam, to są najnowocześniejsze gazowce na świecie. Nasza flota będzie do pełnej dyspozycji naszej firmy i to jest w stanie nam zabezpieczyć ponad 40% wolumenu gazu zużywanego na dzień dzisiejszy w Polsce. Budowa multienergetycznego koncernu wpisuje się właśnie w inwestycje, które gwarantują nam bezpieczeństwo, ale o to trzeba byłoby zadbać zdecydowanie wcześniej. To jest 7-letni proces intensywnych działań w tym zakresie, zarówno dywersyfikacji, dostosowania rafinerii. To są kontrakty, to jest wydobycie w Norwegii, to jest wydobycie w Polsce. Teraz przeznaczymy 70 miliardów na zwiększenie wydobycia i w Polsce, i w Norwegii. Wydobycie w Polsce planujemy zwiększyć o 25%. Takich inwestycji będziemy realizować więcej. Tak byśmy w pełni czuli się bezpieczni, ale nie tylko my, również i region, bo poprzez interkonektory jesteśmy połączeni z regionem i również myślimy szerzej popatrzeć na dostawy gazu do Polski.